Jeżeli jesteście fanami FNAF-a albo tak jak ja, baliście się animatroników i uważaliście, że są największym złem tego świata, to ten film jest zdecydowanie dla was, albowiem Willy's Wonderland, w którym głównym bohaterem jest Nicolas Cage, zaczyna się od momentu, kiedy właśnie owy Nick jedzie sobie Chevroletem Camaro przez pustkowie i trafia na Kolczatkę. I jest to pierwszy ząg, który powinien nam się zaświecić, no bo słuchajcie, Kolczatka na pustkowiu, no coś może się być nie tak, no przecież droga bezpowrotna z tego nie nauczyła, wiesiu. Zamawia on assistance, przyjeżdża ziomeczek assistance man, bierze go na pakę, no i jadą sobie do jego garażu. Podczas rozmowy, to jest co ciekawe, nie pada w ogóle żadne zapytanie, no a co ci się stało, jaka była, dlaczego mnie wezwałeś, okej? Jest to dość interesujące, no bo słuchajcie, zazwyczaj kiedy macie jakąś awarię, to pytają się, co się stało, halo, o co chodzi, jak pomóc, a tutaj było po prostu wzięcie na pakę, jedziemy do garażu, WTF. W tym garażu ziomek mówi, że zmiana opon będzie kosztowała około $1000, no i że trzeba zapłacić. Nicolas oczywiście chce zapłacić, jednakże ma tylko kartę. No a bankomat, który jest u niego, niestety nie działa. I on mówi, że tylko gotówka, only gotówka, niczego innego nie przyjmuje. I zamiast na przykład jako rozwiązanie powiedzieć, słuchaj, jeżeli pojedziemy do miasta obok, gdzie jest bankomat, to na przykład dam ci $200 więcej, stać mnie, ok? No ewentualnie mogę ci nawet za wachę zwrócić, ok? Żebyśmy ten tysiak jakoś tam ogarnęli. To nie, żeby fabuła miała sens, trzeba lecieć dalej w ten nonsens. Nonsens polega na tym, że assistance man dzwoni do takiego typa wąsacza, okay, i umawiają się przed ośrodkiem zabaw Willy's Wonderland. Jeszcze tam w międzyczasie, kiedy mieli tam jechać na to miejsce tych oględzin, trafiają na takie, można powiedzieć, że peryferia rodem z GTA San Andreas. Na tych peryferiach mamy pokazaną czarnulkę, ok? Wraz z panią szeryf. Ta czarnulka jest skuwana kajdankami. Dlaczego? Ponieważ próbowała podpalić ten dom zabaw Willy's Wonderland. Dlaczego? To się później dowiecie. Skuta kajdankami, no i później dopiero będziemy ogarniać, co dalej z nią. Chłopaki się widzą z tym szefem Texico, no takim typowym ziomeczkiem rodem z każdego standardowego rancha. Ten ziomo pokazuje Nickowi tak naprawdę całe oględziny i mówi, że no słuchaj, generalnie jest tak, że będziesz tutaj sprzątał. Jeżeli od 6 do 22 wysprzątasz wszystko, ja zapłacę za twoją zmianę opon. No brzmi logicznie i dodatkowo od 6 do 22, no to fani FNAF-a już się zacierają ręce. Podczas całych tych oględzin, tego miejscówki, ok? Pokazujemy naszych głównych bohaterów. Między innymi Łasica Willy, Artie Alligator, Sirena Sara, Kemi Kameleon, Gus Goryl, Rycerski Rycerz, Ozzy Struś, co jest śmieszne, bo w angielskiej wersji jest to Ozzy Ostryś, i Tito Żółw, który jest Hiszpanem. No i jest tam powiedziane, tu możesz domestos, tu możesz coś do podłóg, tu możesz to, ja śmigam Naura. No i zamyka za sobą drzwi na kłódkę. No i w międzyczasie, kiedy zaczyna się już zawiązywać akcja, do czarnulki wpada grupka nastolatków i cóż, ratują ją, to znaczy chłopaki uważają, że ją ratują, tak na dobrą sprawę Blondie po prostu robi wytrych ze spinki, no ale ratują tą czarną i jadą na ten Willy's Wonderland dokończyć swojego dzieła zniszczenia. Nick czyści, tamci się ruszają w międzyczasie, ten łasic, ta syrena, okej. No syf w kuchni też mamy niesamowity, no ale tam jest jeszcze coś ciekawego, taki fajny automat, no ale zanim przejdziemy do tego automatu, trzeba pokazać, że Nick jest fanatykiem napoi gazowanych i pakuje wszystko do zamrażarki. Są to dość ciekawe napoje, ponieważ mają logo Riotu na tym. Ciekawe, czy gra w League of Legends. Widzi ten automat, ok, i planuje go odrestaurować. Wiadomo, on ma taki zegareczek i ten zegareczek mówi mu, ej, słuchaj, no teraz jest przerwa, teraz jest 15 minut przerwy. Dobra, teraz się skończyło 15 minut przerwy, robotajet Nick. Podczas sprzątania pojawia się Struś, Ozzy Struś. Ozzy Ostryś, no i czai się, koniec końców Nick tam go szturcha miotłą, on się odpala i go dziobie tutaj w policzek, taki ma tutaj
jak ja. No i zaczyna się walka generalnie. No i Ozzy, to co zrobiłeś, to jest największy błąd twojego życia, ponieważ Nick w tym filmie jest kozakiem i łamie miotłę i później łamie go. Naprawdę go łamie, dosłownie w przenośni. No ale jak go pokonać bardziej stylowo, nie tak jak Nick? Po pierwsze, strusie mają bardzo chude nogi, a po drugie to jest automat, to jest maszyna, ok? Czyli ma pewne mechaniczne sekwencje. Więc jeżeli byśmy stracili jego nogi, albo przynajmniej go jakoś zwalili z nóg, to jest duża szansa na to, że o wiele bardziej stylowo go pokonamy bez zadziornięcia. No ale jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, którą wykorzystuje się przy między innymi oswajaniu węży, że łapiemy za głowę, jeżeli złapiemy przy głowie centralnie, to nie będzie miał szansy nią poruszyć, to on nie będzie miał czym atakować, no bo zauważmy, że dziób jest jego jedyną opcją ataku. No ale nikt się nie słucha i tak robi dość ciekawe, no można powiedzieć, że suma summarum oro. No zmienia koszulę, bo widzi, że się pobrudził, myje się i runda druga sprzątamy, ok? Wywozi w worku od jego strysia i tyle go widzieli. W międzyczasie mamy taką scenkę z policją, gdzie ta baba mówi, że no słuchaj, generalnie fajnie by było, jakby się nic dzisiaj nie działo, no wiadomo, że się coś będzie dziać. Blondyn taki wystraszony, on mówi, że jo, gdzie wucha, ja mam dziecko w drodze, No ale Nick, nasz kozak generalny odcinka, idzie do kibla, w tym kiblu ma go wyczyścić. Kiedy pomył dosłownie wszystko, tam jest dwie minuty scena mycia kibla, to jest naprawdę interesujący film. Palają się animatroniki, okej? No i tam jest It's your birthday, come on, let's dance with me now, let's your birthday. Takie można powiedzieć, że nasze disco polo, jakby tam disco polo leciało i Zenek Martyniuk by się nie obraził. Nick odłącza prąd, no bo jeżeli animatroniki się same automatycznie odpaliły, to znaczy, że muszą być na prąd, to może być jakieś spięcie czy coś, no generalnie racjonalnie chłopak pomyślał, jednakże nasze animatroniki są na źródło czystego zła. No i idzie do kibla znowu, w międzyczasie kiedy idzie do kibla, okej, nie wiem, z 30 sekund wcześniej drzwi do kibla się zamknęły, co nam tłumaczy, że mogło coś się wydarzyć. Mamy tam, kiedy Nick wchodzi do tego pokoju zabawy i rozkoszy, mamy napis na lustrze, It's your birthday. No i on go zmazuje. W międzyczasie tam Gory mówi, że ja cię wezmę, ja cię wytulę i tak dalej, i tak dalej. Nick sprawdza wszystkie możliwe kible, ok? I te kible jest tak, że one się zamykają do siebie, ok? No i kiedy kopiesz ten kibel, to powinna osoba, która w nim się znajduje, doznać szoku czy coś, ok? No ale podczas kopnięcia tej drzwi, gdzie znajduje się guz Gorel, to nie ma go, ok? A on później wyskakuje jak gdyby nigdy nic i wykopuje Nika tak, że powstaje dziura w ścianie. I żeby dziura w ścianie mogła powstać, to no z 4 kN siły musiał przyłożyć, czyli odpowiednich 400 kg. Nie wiem jakim cudem Nick bez złamanych żeber to wytrzymał, albo w ogóle jego żebra to wytrzymały. Nevermind, to jest po prostu jakaś fantastyka totalna. No ale wracając, on się później bije z tym gorylem. Generalnie najpierw jest na gołe pięści, później goryl guz go tam bierze do kibla i nie robi się tego, co się robi zazwyczaj w klubach. Nick bierze przepychaczkę od tego kibelka, no i tam pokonuje tego gusa za pomocą przepychaczki od kibla. To jest abstrakcja, okej? No i mamy rundę trzecią z zakładania nowej koszulki, żeby ładnie wyglądać. Wiadomo, możliwe, że to jest jakiś fetysz, nie wiem. W ogóle przez cały film Nick zachowuje się mega spokojnie, jakby wiedział, że te animatroniki mają moc, okej? Potrafią ożyć. Bardzo się zastanawiam, czy nie jest on ofiarą animatroników z lat dziecięcych. Trauma w młodym wieku może rzutować na waszą dorosłość, a Nick przez cały film się nie odzywa. Taśmy z bandaży, okej, na całą klatę. Nie wiem dlaczego może się chciał odchudzić, ja też może powinienem spróbować. Małolaty w międzyczasie latają sobie z benzyną, bo chcą podpolić, puścić to z dymem. Czarno tam patrzy, tu jest człowiek. I ona tam próbuje przez szybkę, halo, panie. Ja chcę cię uratować. On to widzi, on jakby nigdy nic. Okej, to mnie dodatkowo utrzymuje w przekonaniu, że on tam jest z premedytacją. Naprawdę, chyba płacili Nicolasowi Cage'owi za ten film naprawdę od słowa. Dlatego nie powiedział nic. Czarna tam chce go uratować, on tam nie, tam ci mówią, no to trudno. Siła wyższa, ona tam mówi, że nie, ja go tu nie zostawię. No i ona tam wchodzi do tej wentylacji. No i Krokus się odpala. I w tej wentylacji za nią goni.
i ona tam przed nim ucieka i wyskakuje do pomieszczenia. No i to jest dość ciekawe, ponieważ generalnie wentylacje nie są przystosowane do tego, żeby człowiek w nich siedział, ok? No ale zazwyczaj w firmach ten paradoks polega na tym, że magicznie wejdziemy do wentylacji, wszystko się utrzyma. No nie, no te śruby, te gwinty są takie słabe, że są... No wentylacja jest tylko do tego, żeby ten przepływ powietrza był mniej więcej jak najlepszy i żeby na wyższych budynkach, wyższych piętrach budynków naprawdę można było wspaniale oddychać, tak jak na parterze. Jednakże wracamy do czarnej, ponieważ czarna wyskakuje, jest w pomieszczeniu. Łasic, Willy Weasel, mniej więcej majstruje przy tej klimie, przez to robi się naprawdę, naprawdę chłodno i czarna to odczuwa. No i syrena się odpala, ok? Ta syrena Sara i ona tam z nią, no takie lekkie 1v1, w którym Sara wygrywa i porywa czorną. No i Blondie tam chce iść, mówi, że uratujmy naszą przyjaciółkę, bo ona się tam załatwi i w ogóle chłopaki mówią, nie, walić to, nie, zadzieramy z nimi. I Blondie, no, 2IQ, zamiast na przykład tak jak użyła strzywki do tego, żeby złamać zamek policyjnych kajdanek, złamać zamek tego wejścia frontowego i dopiero wtedy wejść, to oni wchodzą sobie na dach normalnie. W międzyczasie Nick wchodzi do tamtego pomieszczenia, gdzie było to 1v1 z syreną. Znajduje czarną, widzi tą syrenkę, to się nią nie przejmuje, jakby totalnie. Czarna tam, wiecie, panikuje, on jak gdyby nigdy nic, robi swoje. No i te małolaty robią taką akcję ratunkową, tam się sprzeczają, mówią, że chcą iść, jedni nie, drudzy tak. No i się zarywa się dach, no i wpadają sobie do basenu z piłeczkami. Tak jak standardowi youtuberzy, co nie, Norbert? Czarna to widzi. No i ona tam, moi przyjaciela, i widzą te animatroniki, co nie, na tej wystawie. I ona tam z nożem do tej syreny, dawaj, ho, 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 ho. No ale ją, ten Nick ją mówi, że bierze jej łapę, co nie, tak jakby, no bo umówmy się, że kropnięcie tych wszystkich animatroników zrobiłoby wszystkim dobrze, a on mówi, że nie. Nie, masz tak nie robić. Znaczy mówi, no pokazuje po prostu. To by oznaczało na to, że sytuacja musi być osobista. No jak ty się możesz nie bać? Przecież oni nas porozwalają. A później oni patrzą, ty, dwa animatroniki w workach. O Jezus Maria, co się tam musiało wydarzyć? No i mówią, ale to jest kozak, ale to musi być super ziomeczek, ale on musi być silny i w ogóle czarność takie... Bohater! Wchodzą do tej kuchni, on tam se gra w tego paintballa na przerwie. W międzyczasie czarna mówi, że ta kolczatka, ona nie była zrobiona bez niczego, okej? Okay? Generalnie mówi nam historię o tym, że w 1996 roku była taka historia, że ten Willy's Wonderland był prowadzony przez grupkę psychopatów, okej? Okay? I oni mieli taki swój pokoik zabaw i w tym pokoiku zabaw się przebierali za te animatroniki, no i tam po prostu kropnęli wszystkich, którzy tam w tym pokoju zabaw w danym momencie się znajdowali. W pewnym dniu wpadło FBI, no i zważając na to, że załoga wiedziała, że nic nie będą mogli zrobić, podali się rytuałowi, który miał zamiar przenieść ich duszę do duszy animatroników, właśnie w jakiś sposób transfer energii, ok? Zrobiłem o tym odcinek, czy możemy przenieść świadomość do komputera. Generalnie możemy, tylko że kwestia jest taka, że ten komputer musi mieć naprawdę ogromną pamięć, ponieważ nasz mózg ma objętość 1 petabajta. To jest tak jakby 32 tysiące pendrive'ów 16-gigowych umieścić jedna na drugim i to naprawdę będzie wieża, która będzie miała chyba bodajże, o ile się nie mylę, kilka pięter. A ten 1 petabajt, czyli tak na dobrą sprawę nasza świadomość, ważyłaby jako waga naszej duszy 16 pentagramów, 1/10 ziarenka piasku. W pewnym momencie wpadł taki drugi właściciel, właśnie ten wąsar, właśnie ten Tex Makadu, no i postanowił znowu otworzyć tą restaurację. Jednakże zauważył, że również dzieje się to, że ludzie giną, no i w pewien sposób poszedł na pakt z łasicem. Tam generalnie on powiedział, że będzie mu dostarczał ludzi. W ten sposób mamy deala i wszyscy są zadowoleni. Tam jest też taka fajna scena, że grubasek taki, on próbuje złapać tą syrenę za ten i ona do niego: co chcesz się, cip cirip cip, głupolu? Jestem gruby, umówmy się, ja mogę żartować z grubasków. Grubasek mi wybaczy. No i w międzyczasie dowiadujemy się, że Blondie i Mok, taka kawa, można powiedzieć, taki ziomek kawowy, w pokoju zabaw
standard horrorów, wiadomo co się dzieje, 500 plus trzeba robić. Oni tam cimci, a reszta słucha koncertu Łasica, bo Łasic się odpolił i tam głowa, kolana, palce i wiecie, tam jestem szalona. Jest ten koncert, no i oni zamiast ogarnąć, że słuchaj, przecież tam było 5 animatroników chyba na tym, na tej scenie. A oni tak patrzą, dwóch nie ma. O Jezus Maria. I zamiast, i siedzą jak, stoją jak te słupy soli, ale ładnie śpiwo szli tam. Jestem szalona. To w pewnym momencie przychodzi rycerz i psz, Łajciora 2115, ostatnią noc. W międzyczasie tam w tym pokoju zabaw ten, Mokę i tam ta Blondie patrzą aligator. On tu był zawsze? Nie, był to zawsze, ale on się patrzy, no to trudno, zróbmy tak, żeby się patrzył jeszcze mocniej. Czarna ma w międzyczasie totalną załamkę, nikt se gra, okej. Okay. Okularnik leci do jakiegoś pomieszczenia, które wygląda jak Vixapol przez te wszystkie światła. Syrena do niego podchodzi. What's up, my boy? Okularnik jest jedzony później przez tego żółwia i syrenę, bo dorzuca się jeszcze żółw Tito, który tam mówi hola. Nikt wraca potem z przerwy, no i rozwala rycerzyka 1v1 jego własnym mieczem. Tamta czarna mówi, mój bohater. I w ogóle to jest abstrakcja, okej? Bo to są animatroniki z 1983 roku. I te animatroniki nie mają zbytnio takich ludzkich ruchów. Umówmy się, nawet te roboty z Boston Dynamics nie mają takich ludzkich ruchów, okej? Więc można by go było tak troszkę spróbować obezwładnić, okej? Pokonać te animatroniki jest wyjątkowo łatwo, bo nikt pierwotną siłą je rozwala, okej? Troszkę fizyki związanej z mechaniką, jak na przykład to, że animatroniki mają ograniczone ruchy, krzesła porozrzucać tak, żeby ten animatronik nie mógł się poruszać albo poruszał się jak najwolniej. No totalna głupota, okej? Okay? Czorno, MVP, debila na razie ze wszystkich horrorów. Później będzie im przenosić tą statuetkę. Na razie był Wiesiu, teraz będziesz ty Czorno. Rondi i Kroko z bok i Mokę, no wiadomo, dzieje się Woro. No i nikt bierze tam później po tym Woro z kopyta drzwi od ich pokoju i mówi, nie ma 500 plus. No i patrzy i nie ma 500 plus i nie ma ludzi, a pokój jakby z kolor zmienił, okej? Okay? Wyskakuje ten Krokuś, on go bierze mu te szczynki, brzzz, on to ma jakieś spięcie w inkubatorze ten Krokuś i wyziwo ducha przez to, że no właśnie przez to. No bo jeżeli złapiecie tak te szczęki, umówmy się, że one mogą być na jakąś formę prasy hydraulicznej, umówmy się na coś tego typu, można zrobić naprawdę ostrego fikołka. Chociaż zwykłe szczęki aligatora mogą naprawdę mieć zgryz chyba bodajże do kilku ton, więc... Ała! W międzyczasie kameleon urabia blondyna, że słuchaj, ja chcę się wydostać, nie jestem taka jak inne. Jeżeli słyszycie tekst, nie jestem taka jak inne, wiedzcie, że będzie się coś działo, okej? Okay? Ale blondyn jest słabiakiem, no i on tam mówi, że... Ja ci wierzę, okej? Okay? W międzyczasie jadzie policja. Policjantka opowiada temu młodemu policjantowi, jak to było naprawdę, że zamiast rozebrać te animatroniki, bo oni wiedzieli, że ten rytuał nastąpił, postanowili za święty spokój, okej? Okay? Podpisać taki pakt, że będą mu dostarczać ludzi, więc to całe miasto dostarcza, tak naprawdę ma udział w tym pakcie, ponieważ po tym, jak zauważyli, że jest ta seria tych kropnięć, okej? Okay? Postanowili to wyburzyć. Jednakże kiedy dzień przed tym wyburzaniem ekipa właśnie od wyburzania została kropnięta, okej? Okay? A później nieoczekiwanie dzieci w szkole. Więc działo się naprawdę makabrycznie. Oni, żeby temu zaprzestać, powiedzieli, że no generalnie Willy, słuchaj, no będziemy ci dostarczać ludzi i będzie okej. Okay. No i dostarczali im ludzi aż do pewnego momentu, kiedy przeżyła jedna dziewczynka i tą przeżytą dziewczynką jest właśnie, ona im nie podaruje i generalnie ta policjantka przygarnęła do siebie i ją wychowała, jednakże ta nienawiść nadal kiełkowała, mówię, to jest pewien rodzaj traumy, okej? Okay? To, co się działo w naszym dzieciństwie, odbije się i rzutuje bardzo mocno na nasze życie dorosłe. Kameleon kropie tego blondi szoka, pada czarna wraz z Nikiem, Nik tam mówi 1v1, Bip. No, przerwa. Daje nóż czorny, mówi, baw się, ja lecę do automatu. 1v1 tych dziewczyn, w międzyczasie nich gra.
on ten automat jakby za dobrze zna, jakby za bardzo się z nim utożsamia, jakby widać, że te emocje przechodzą wraz z tym automatem, okej? Okay? Możliwe, że właśnie Nick jest ofiarą jednej z tych imprez, w tym Willy's Wonderland, a gra mu o tym przypomina, albo przypomina mu o tych radosnych wspomnieniach przed traumą. Bardzo ciekawe zagadnienie psychologiczne. Kiedy kończy się przerwa, on tam wchodzi do Tyczorny, kropie kameleona za pomocą węża ogrodowego, no a Czorno... My hero! Jakbym kropnął tego kameleona? Próbowałbym wyciągnąć jego język, bo zauważmy, że język jest jedyną jego bronią, okej? Okay? Nie ma żadnych szponów, nie ma żadnych jakichś dodatkowych mocy i umiejętności, nie jest zbytnio też mobilny. Ucinamy język, bierzemy język, próbujemy, żeby język owinął wokół boksera, bierzemy nóż, ciachamy, kurka wodna jest bezbronny, jedziemy 1-1, wygrywamy na pewno. Niesie tego kameleona, okej? Okay? Idzie z tą Czarną, wali syrenę i żółwia, normalnie z główki, nie wiem, jak takich totalnych lamusów, normalsów, wpada policja, okej, okay? Chronią Łasica, więc mówią, że nikt, ty nie możesz tutaj działać, okej, okay? Ty nie możesz tutaj być, zamykają go w tej sali, tylko że ma na sznurek związane ręce i mówi, że ta babka policjant, że nie będziesz nam tutaj zabierał spokoju, bo on się później zemści na naszych dzieciach. No i w porządku, jakby nie wiem, czy możemy usprawiedliwić, no ale wiadomo, bezpieczeństwo. Niektórzy ludzie konformizm przedłużą przez potrzebę jakby lepszego życia. Dla niektórych ludzi konformizm jest lepszy niż lepsze życie. Ludzie nie lubią ryzykować, okej, okay, z natury. Kameleon i Syrena, okej, okay, przychodzą po tamtego Nika i mówią, że no teraz będzie 2-1, okej. Okay? Nick wstaje, normalnie związane ręce, z buta odpala, head and shoulders, knees and toes, radio. No i jedzie 1v1, Syrenę z banki. A kameleona, którego jeszcze nie rozwalił totalnie, z bara, okej? Okay? I to jest dość ciekawe, bo te ruchy z bara, one są bardzo często używane w MMA do tego, żeby się wydostać, ale może fame MMA odłożymy, jak mnie zaproszą chłopaki, to może wtedy wam pokażę, jak się robi z bara. Dalej, ci, którzy byli w gimnazjum, raczej pamiętają, jak to się pociągało tych, jakie było kotowanie na przykład, jak się kotowało kiedyś. Nie wiem, czy nadal się kotuje, dajcie znać w komentarzach. W międzyczasie szeryfka zasypia, Nick nadal sprząta, okej? Okay? To ma tak wywalone w to wszystko, on ma misję, którą po prostu musi zrobić. To widać, że on z premedytacją tam leci, posprzątać i do widzenia, okej? Okay? No i umył wszystko, został mu Łasic, okej? Okay? I znowu gra, bo patrzy, o przerwa, dobra, idę sobie pograć. No i idzie grać, szeryfka to widzi w międzyczasie, bo on tam jej macho. No i mówi, nie będziemy się tak bawić. Podaje, wiecie, bierze go i mówi, Willy, to dla ciebie, a Williego tam nie ma, co nie? I Willy ją bierze z zaskoczenia, ją na pół ją wali, co nie? No i pierwsze 1v1, tam go... No jakby nie idzie ponika korzyści, okej? Okay? Jakby przegrywa to 1v1, ale zostaje wyrzucony w basen z kulkami. No i po jakimś tam zregenerowaniu tych ran wstaje, bierze picie z tej lodówki, bierze te wszystkie swoje rajotowe gazowane, bierze do worka, taśmą się leczenie se robi, okej? Okay? No i idzie znowu na 1v1 z Łasicem. No i mówi, że chodź Łasic, będzie jazda. No i tam jadą na to 1v1 z tym Łasicem, okej? Okay? W międzyczasie tamta babka, ta Czarna, próbuje nawrócić tego Blundosa, nawrócą go, no ale nagle z samochodu, znaczy nad samochodem znajduje się Tito Żółw, kropie tego policjanta, no i zostawia z babką na 1v1. Babka chce go szczelbą machnąć, no ale w szczelbie nie ma amunicji, to mówi, że ze szczelby zrobię włócznie, psz, psz, psz. 1v1 z tym żółwim, wygrywa o dziwo. Żółw tam mówi, o Jezus Maria, ale mnie dupa boli. No i wraca do tego Nika, co nie? Tam Nick ma 1v1 z tym Łasicem, wygrywa, rozwolo go. No standardowe jakby podejście, okej? Okay? No i cóż, no i sprząt to dalej, okej? Okay? Wywodzi wszystko tam, psz, 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 psz.
wszystkie tam do kosza te animatroniki. Robi się rano, widzimy tego Camaro, tamten asystent mówi, że no szefie, to jest dla ciebie najnowsze Camaro. Oni są pod tym Willy's Wonderland, no mówią, ty wchodzisz. Nie, ja nie wchodzę, nie, ty wchodzisz. Dobra, ja jestem man, ja wchodzę. Wchodzi koniec końców ten Texas man, no i patrzy, szok. Posprzątał, gdzie oni są te animatroniki? O Jezus Maria, halo? Wytyfy, no i ten Nick mówi, no dawaj to auto. Znaczy nie mówi, znaczy jakby tak daje do zrozumienia, że dawaj to auto. No i dają mu to auto, szok, on wychodzi, czarno przyszła. A on mówi, mój bohater, a tam ma wywalone generalnie wsiadł do tego Camaro. Ona też jakby bez pytania tam, co z tego, dobra. Też nie wiadomo, gdzie tam ten jedzie, ten Nick. Nie, no dobrze jest, będzie dobrze, będzie super, zabawa. Tamci szczęśliwi, ten assistance man i text boy, bo to jest koniec, w końcu ta klątwa jest odczyniona, ale w międzyczasie wstaje ta syrena, okej? Okay? No i ona patrzy, jest sporo tej benzyny, którą zostawili ci małolaci, no i ona ma plan, okej? Okay? Wchodzą do auta assistance man i Texas boy, no i mówią, że no generalnie może tutaj zorganizujemy coś fajnego, będzie super hiper zabawa, co nie, może sobie zrobimy jakiś ten interes, fajny będzie, sobie jakiś biznes skręcimy, no oczywiście, będziemy kręcić we dwoje. No i ta syrenka mówi, że życzymy wszystkim wesołych świąt, to on robi samokropnięcie, robimy zdjęcie, psiu. Camaro jedzie nadal ten Nick z tą czarną, on tam sobie pije to picie, daje czarna. Mój bohater, pić mi się chciało. No i tam jadą sobie, no i spotykają tego żółwia Tito na drodze. Tito jak po jakimś takim melanżu, jakby z Sylwestra wrócą, nie wiem, 22 lutego, chyba jeszcze można wrócić z Sylwestra. Idzie taki poturbowany i on go przejeżdżają, puf! I tam mu łeb tylko zostaje, no i tak się kończy film, co nie? A jak się bać, to najprędzej klaunów i to najlepiej takich klaunów jak Pennywise. W to! Której już w następnym odcinku.